witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bio i witam was w mojej nowej serii Ikony klasyki gier PlayStation. A zagramy sobie zagramy sobie w Tomb Raider. Kor. Pierwszy ojciec. Główny ojciec założycieli tej serii. Później chyba sprzedali tą markę. Kolejno przyjmują Eidos. A dalej nie mam pojęcia. Widzimy, że coś się rozbija. Prawdopodobnie ileś tysięcy lat temu. Jednak zobaczmy wyjaśnienie fabuły. Ja swoje tłumaczenie będę opierał głównie o wersję z Anniversary. No ale na razie póki co oglądamy filmik. A ja w tym czasie zamknę mordę. What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natler does, from Natler Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am.
feast your eyes on this, Laura. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? I tak się właśnie rozpoczyna przygoda naszej Lary Croft. Motyw przewodni, rozpoznawalny w każdym zakątku świata u osób, które mają chociaż jakieś minimalne pojęcie lub styczność z grami PlayStation. Gram w wersji na PlayStation 1. Jak widzieliście, mam oryginał. Cholernie było ciężko w ogóle to odpalić. Co ja musiałem zrobić, aby to uruchomić? Dobrze. Bez zbędnego pierdzielenia, bo wiem, co niektórzy tego nie lubią, ja sam tego nie lubię. Gra będzie bardzo długa i będziemy mieli bardzo dużo czasu, aby na wszelkie tematy się wypowiedzieć. Dlaczego mi się odpala demówka? Jak nie w Crashu, tak i teraz w tej larze. W ogóle ona ma warkocz na loadingu. A tutaj mamy potem Koka. Twórcy sobie nie dali rady do premiery z opanowaniem grafiki. Więc co? Rozpoczynamy nową grę. A ja wam powiem, że jeżeli będzie 50 lajków, tak jak w przypadku Crasha pod tym odcinkiem, będziecie mieli z automatu wystrzelony odcinek drugi. W tamtym wypadku udało wam się to osiągnąć w 20 godzin. Czy teraz będzie lepiej? Zobaczymy, łapki w ruch! I jedziemy z tematem. I rozpoczynamy naszą przygodę. Jeżeli mam być szczery, ludzisko, pierwszy raz biorę się za tą grę jeszcze i nigdy nie przeszedłem. Full płynność. Przy wersji palowskiej miałem niesamowite dropy FPS-ów. Wszystko działa. Select. Kompas. Co ty w ogóle pokazujesz? Czyżby wejście do końca mapy, czy po prostu północ, południe? Nic szczególnego. Gra ogólnie, Tomb Raider, pierwsza część ma dla mnie bardzo dużą wartość sentymentalną. Jest to produkcja, która jako pierwsza została odpalona na moim poczciwym szaraku. A że były to wtedy czasy komuny i grało się na NES-ie, Pegasusie, Atari. Po ukończeniu komuny, troszeczkę wam taką historią zalecę, PlayStation było skokiem do przodu o jakieś 5 generacji. Byliśmy ludziska tak zacofani w tej Polsce,
że to jest taki przykład, jakby nagle z Playa 1 użyć Playa 5. Albo realnie, aktualnie z Playa 4 dostać Playa 9. No po prostu coś niesamowitego. Zagrywałem się w Mario, a tutaj nagle pełny trójwymiar z pięknie wyrazistym dźwiękiem stereo. Jest to też jest to też ulubiona gra mojej cioci, więc to, że ją nagrywam, dedykuję też i jej. Moi rodzice w ogóle, mama w sumie, pamiętam, że się darła, jak pierwszy raz widziała wilki. Jednak ze mną nie będzie raczej tych problemów. Wchodzimy do drugiego sekretu. W ogóle nawet nie zwróciłem uwagi, czy przy tamtym pierwszym się odpaliła muzyczka. No ale wzięliśmy. Lecimy dalej. No i z tego, co też patrzyłem na YouTube'a, zauważyłem, że ludzie, którzy kręcą tą wersję, to odtwarzają ją z wersji na PC. Takie małe zdziwienie. Dlaczego z PC? Czyżby to jest mankament tego, że ciężko to zemulować, czy po prostu jest coś dodane? Wiem tylko, że jest fajny mozik, jeżeli chodzi o wersję na komputery, w którym ludzie nakładają skin na larze, że jest cała naga. I jest to najbardziej rozchwytywany mod z tego, co czytałem. Więc tutaj zboczenia erotyczne jednak sięgają zenitu. Cholerne fetyszowce. Zdychaj. Tutaj widziałem na speedrunie, że typeczek przeskoczył przez tą bramkę po prostu tak, o jakby ona nie istniała. Spróbuję, może się uda. Chociaż wątpię, do 3 razy sztuka. No nic, ja raczej słynę z tego, że buguję dane gry. I chciałem tutaj skierować do was takie pytanie. Czy chcecie, abym ukończył tą grę na 100%? Nie zgadnę tak. Więc miejcie świadomość tego, że skoro gram w to na ślepo, to będę musiał się jednak faszerować tymi speedrunami, aby po prostu nie uniknąć żadnej rzeczy. No ale teraz kieruję do was drugie pytanie i liczę, że tutaj mi odpowiecie, bo szukałem i nie mogę znaleźć. Powiedzcie mi proszę, co daje to, że w tej części odnajdujemy wszystkie sekrety, bo ja nie mam pojęcia. No, wypadł gościu. Na razie, trzymaj się, cześć. Nie wiem, co robią tutaj... to, że zdobędziemy wszystkie sekrety. W trójce na przykład pamiętam, że to nam daje możliwość dojścia do sekretnego poziomu. Jedyną osobą, którą widziałem, że nagrywa wersję na Playa, jest Pajdak z kanału Lam Games TV. Pozdrawiam cię serdecznie. Ale zrobił to w sposób taki, że chyba przechwytywał obraz. Już chyba wtedy miał Avermedię. No nic. Na dole mamy taką troszeczkę wielką, puchatą, brązową, kupiastą niespodziankę. Już czeka na nas. Zejdźmy tam, bo chcę zdobyć jedną rzecz. O kurde. Nie wiem, czy to się teraz w ogóle opłacało. Na razie, misiu. Wchodzimy tutaj. I tutaj będzie taka mała paczuszka z medipakiem. Chociaż to jest takie teraz, wiecie, 1 na 1. I wyłazimy stąd. Znane miejsce. I wypierdzielamy. Nagrywanie będzie przepadało jeden odcinek na jedną mapkę. Więc ten odcinek będzie stosunkowo krótki, ale następne będą o wiele dłuższe. No oczywiście, jak ja przeszedłem wersję Anniversary, świetna giera, bardzo mi się podoba, to nie rozumiem tego, dlaczego z okazji 10-lecia, znaczy to rozumiem, zrobili remake'a pierwszej części, ale dlaczego z okazji 20-lecia wprowadzili cholerne DLC do Rise of Tomb Raider? No, ja tego nie czuję. Dlaczego nie zremake'owali drugiej części, która jest również świetnym sequelem? Teraz taka mała różnica między wersją PC a Play, że
na PC-cie mamy książeczkę, w której robimy save'y wszędzie i kiedy chcemy. Zaś w tej części, w sensie, że na Play 1 mamy tylko określone miejsca. Fajnie, nie fajnie. Fajnie, że na PC że jest łatwiej, zaś jednak to zabiera urok napięcia, bo jednak dostajemy bólu dupy, jeżeli się okazuje, że po 30 minutach akrobatycznej wspinaczki czy wędrówki nagle giniemy. Myślałem, że będzie jeszcze czwarty raz. Wchodzimy do sekreta. Trzeci, ostatni. Jakiś motyw był, pamiętam, związany z historią tego znaku. Jakieś azteckie, prawdopodobnie. W końcu jesteśmy w Peru. No nic. Zawsze mam tutaj wrażenie, że tu jest końcówka tej mapy. Jednak spokojnie, to się dopiero rozkręca. No i oczywiście bardzo toporne, mozolne sterowanie Lary. Główny element rozpoznawczy serii. Ale jednak to ma coś w sobie. Ciągniemy za wajchę, ciągnij Lara. O właśnie. I podciągaj swojego switaśnego dupala. To jest czasówka, to może nam się zatrzasnąć przed ryjem. I teraz uwaga, czy coś będzie ze ścianami tutaj... O właśnie. Uważamy. Sektor clear. Cover me. Dobra, zanim pójdziemy dalej, zażyjmy naszą apteczkę i ciśnijmy dalej. Osobiście grałem kiedyś w Tomb Raider 1, doszedłem maksymalnie chyba do czwartej lokacji, w którym jest ten taki wielki dinozaur. W dwójkę doszedłem do opery, zaciąłem się, zaś w trójce dotarłem do wyboru kontynentalnego. Do wyboru kontynentalnego, w którym wybrałem Nevadę i tam zacząłem się na drugiej mapie. Jest wszystko. 3 sekrety z 3, 6 apteczek, 14 kili. I wszystko w niecałe 10 minut. Ja wam bardzo dziękuję. Zapraszam do następnego odcinka, który okaże się w jakimś tam późniejszym terminie. Jednak jeżeli uda wam się osiągnąć wyznaczony cel z łapkami, macie, tak jak mówiłem, z automatu wystrzelony ten odcinek. Więc wszystko zależy od was. To byłoby na tyle. Klimatowo bio. Mam nadzieję, że się podobało. Na razie. Trzymajcie się, cześć!